Jak widzicie, tam śpi moja obleśna babcia i to ona tak głośno chrapie, beka, pierdzi, mlaska. Jest obleśna, uciekam od niej jak najszybciej, bo w jej chacie strasznie śmierdzi. A to jest jej dziadek, ten Evil Grandpa, to tak naprawdę jej mąż, czyli mój dziadek i tam jest babcia. O, zdupłem piąteczka, szybko. O, słyszałem jak się odezwała, teraz muszę naprawdę uciekać. Teraz było słychać jak naprawdę się zdenerwowała, więc uwaga. O, jesteśmy na jej strychu, okej, dostałem się wentami do jej strychu i to mi się podoba. Dzięki temu mogę jak najszybciej od niej uciec. Naprawdę, nawet nie wiecie, nie zdajecie sobie sprawy, jak w tej chacie babci cuchnie. Tu jest taki smród, nie do wytrzymania, tu wszystko śmierdzi, ona cały czas puszcza bąki, beka, zobaczycie jeszcze jak będzie beka. Ona będzie mnie gonić pewnie, bo ona mnie nieraz tak goni. W ostatniej chwili, teraz znowu tu, tu trzeba uważać, bo ona specjalnie takie platformy postawiła, na których trzeba... O, jest drabinka. Okej. O, a to jest jej kiciuś. Widzicie, tam, to jest piesek jej. Jej piesek taki ukochany. O, słyszę jak chrapie. Naprawdę, słychać ją jak chrapie tam. Uwaga, czyli zaraz. O, ale beknęła teraz jeszcze. Ej, babcia. O, jest tutaj babcia. Głośno strasznie chrapie. Babciu, kocham cię. Ła! Ona mnie bije. Wy to widzicie? Naprawdę, zobaczcie. Ała! No, babcia, tak się zachowywać nie będziemy. W takim razie ja uciekam od ciebie natychmiast. O nie! Obudziła się. Proszę cię, zostaw mnie, babciu, zostaw mnie, proszę. Nie, czemu tu są jakieś gluty? Halo! Nie, proszę, ała! Ojej, obrzydliwa jest. Jakie ona ma w ogóle włosy w nosie, patrzcie. Ale ona jest obleśna. W takim razie muszę być szybszy. O, właśnie ktoś zginął kogoś, babcia złapał. Ale ona jest naprawdę szybka, ej. Babcia, oszukujesz babcia. Nie podoba mi się to, co ty robisz. Szybko, jest przycisk, o, jest. Mogę wejść do skarbca, ale ona jest szybsza ode mnie. Proszę, proszę, żebym zdążył. Proszę, jest. Ale się wściekła, cała czerwona z nerwów jest, co jest. Wydaje mi się, że powinienem stąd jak najszybciej uciekać, bo ona jest strasznie zdenerwowana. O! To jest jej schron! Jej piwnica z ciasteczkami! O, ja lubię jej ciastka. Co jak co, ale ciastka to ma przepyszne. Gorzej jak ja jem te ciastka i ona walnie przy mnie tego bąka albo beknie, to wtedy to jedzenie jest ohydne. Na szczęście tu są jakieś drzwi. Uwaga, uciekamy. O! Co to za wiatraczek? To jest wentylacja, żeby już tak bąkami jej nie waliło. O, to o! Nie no, tu są lasery, serio? Babcia, przeginasz już. Dlaczego mi tu lasery postawiłaś? Chcesz, żebym się oparzył laserami? Nie robię! Ale było blisko, naprawdę mogłem zginąć, ale są na szczęście drzwi kolejne. Jestem bezpieczny czy nie? No nie wierzę! Co tu jest w ogóle u tej babci? Ona jest jakaś niepoważna! Już nigdy do ciebie, babciu, na wakacje nie przyjadę. Po pierwsze, jest obleśna. Po drugie, ona zostawia na mnie jakieś pułapki. Po trzecie, bije mnie. A po czwarte, beka mi prosto w twarz. A ja tego nie lubię. Chyba, że jest ktoś z was, drodzy widzowie, kto lubi, żeby jemu babcia bekała w twarz, to możecie napisać w komentarzu. Ale no, ja nie znam takiej osoby, której by się to podobało, bo jest to obleśne i... Po prostu nie ma innego na to słowa. O, są tu włóczki babci, dobra. I wydaje mi się, że tutaj właśnie chyba widziałem jakąś wielką... O, właśnie. Teraz będziemy musieli na pewno omijać tą włóczkę, żeby nas nie uderzyła. Zobaczcie, ona jest taka wielka. To w ogóle bardzo mi przypomina tą starszą grę Evil Grandpa. I to jest chyba w ogóle od tego samego twórcy gry. To wygląda na odświeżoną wersję. Zobaczymy, czy będzie, jak co będzie dalej. Czy będzie w ogóle jazda wózkiem. Czy będziemy musieli rzeczywiście to babcię pokonać na końcu? Bo tak może się to zapowiadać, że chyba będzie trzeba na końcu ją pokonywać. Ale ja jestem chętny zobaczyć, co będzie dalej. Uwaga, otwieram. O! Zobaczcie! Jest wyścig! Teraz będę musiał się z nią ścigać. To jest piękne. Uwaga. Okej, 3, 2, 1 i jazda! Okej, muszę być szybszy od babci. Babcia! Czemu ona tak pędzi? Proszę, nie! Babciu, ja muszę być szybszy od ciebie. No, czy ona nie przesadza? Wydaje mi się, że troszeczkę przesadza. Babciu, stój, bo ci podłożę nogę pod koło. Zobaczysz i się wywrócisz. Stój, ja muszę z nią wygrać. Przecież niemożliwe, żeby babcia była szybsza ode mnie w samochody. Ja jestem lepszy. Ja jestem szybszy, bo ja się bardziej interesuję samochodzikami. Jest! Wyścignąłem cię! Wyścignąłem babcię! Wyścignąłem o nie, ona jest bardzo blisko mnie. Proszę cię! Jest! I widzę drzwi! Widzę drzwi! Widzę drzwi! Jestem coraz bliżej! Szybciej! 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 Nie! 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 Ej!
Nie! Nie wierzę w ostatniej chwili! Ale to było niesprawiedliwe i ja teraz muszę jechać jeszcze raz. Nie wierzę. Na szczęście za drugim razem już mi się chyba udają wyścignąć, ale ona jest naprawdę szybko! O! Znowu się zdenerwowała, znowu się... O! Aż zniknęła! No nie wierzę, babcia! Ty to potrafisz! Oho! Jeszcze tutaj... A ona specjalnie zniknęła, bo ona wiedziała, że tu będą kolce, których nie przeskoczy i nie chciała tu iść biec razem ze mną, więc ona pewnie tam na mnie czyha dalej. Oho! I tutaj jakaś fabryka ciastek, przez które się prześlizguje. Co jest? Ała, ała, ała! Ej! Babcia! Nie. To jest już niesprawiedliwe, co ta babcia ze mną robi. Ja myślałem, że ona będzie milutka. Ona we mnie tu jeszcze ciastkami rzuca. Ej! Ko, tam na szczęście jest jakieś przejście. Mogę wejść do wentylacji. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam tylko ogromną nadzieję, że nie będzie tu więcej pułapek. O! Darmowe ciastka i to mi się podoba. A ja bardzo lubię babci ciastka, więc mogę tu... Au! Czyli jednak to była pułapka. Babcia na mnie zastawiła pułapkę. Ale ona jest okrutna i wredna. No, specjalnie powiedziała, że tu są darmowe ciastka, tak naprawdę tam są kolce. Nie wierzę. Okej, idziemy w drugą stronę w takim razie. Już nigdy nie zaufam babci. I co jest tutaj dalej? Uwaga. Oho. Wielki wiatrak. Czyli wychodzi na to... O, ho, 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 ho. Weszliśmy do środka wentylacji i musimy to wszystko przeskakiwać. No i robi się naprawdę ciężko. Mam nadzieję, że nie spadnę na dół, bo tutaj liczy się tylko refleks. Uwaga, musimy jak najszybciej lecieć. Oho, i tu są jakieś kolce. Nie wierzę. Teraz to już babcia przesadziła całkowicie. Czy babcia chce, żebym ja tam zleciał i mnie zmiażdżyło? No nie. To ma być kochająca babcia? Ja się poskarżę rodzicom, naprawdę. Co za mądra babcia montuje jakieś kolce w piwnicy, żeby jej wnuczek się o to... Nie. Ona chce, żebym ja sobie zrobił jakąś krzywdę, żeby mi tam nogi wleciały. Już ja jej dam. Uwaga. Muszę się spojrzeć w górę. Aha, bo tu są kolejne lasery. No nie wierzę. Uwaga, teraz przeskakujemy tak, żeby nie dotykać laserów. Musimy poczekać, aż laser przeskoczy. Spokojnie. Teraz ja przeskakuję, omijam laser i easy. Udało się. Oho. I wygląda na to, że idę na ogródek, a na ogródku jest babcia. Babcia, która strasznie chrapie. Ciekawe, czy mnie też tu... Ała! Ona mnie też tutaj bije, nie wierzę. Jak ona głośno w ogóle chrapie i ona... Co, jeszcze nie powiedzcie? Nie, jeszcze nie... O! Ona wali tu bok, serio. Babciu, do widzenia, przykro mi, muszę cię... Nie! Ona się obudziła. Ona... To jest labirynt! Nie wierzę, ona się obudziła i ona mnie goni w labiryncie, babciu, to... I kolejne bąki wali. Przecież tu już tak śmierdzi. Tu się już wytrzymać nie da, babciu. Przestań walić te bąki obleśne i bekać na mnie. Szybko, szybko tutaj. Dźwignia, dźwignia. Szybko! Ła, nie! W ostatniej chwili mnie złapała, ale na szczęście teraz już nic mi nie zrobi. Ho, ho, ho. Ale się zdenerwowała, cała czerwona, spuchnięta jest. Zobaczcie, na jej włosy z nosa, fuj, ale ona jest okropna, uciekam od niej. Na szczęście mogę uciec teraz od niej ogródkiem, ale ładny. Jaki ładny wodospad, ale ogródek to ma zadbany, musicie przyznać. Piękna trawka, ładnie skoszona. Ładne tutaj oczko wodne, jakieś jeziorko, no pięknie. Też chyba będę musiał kiedyś tak mieć w chacie, to jest bardzo ładne, też sobie tak kiedyś zrobię. Albo po babci tej odziedziczę chatę. O właśnie, tylko musi przestać puszczać bąki, zanim cały ten ogród prześmierdnie. Oho, i co to jest za wielkie ciastko tam? Trochę się cykam, bo to może być pułapka, ale jej ciastka są takie pyszne, że idę po nie, idę wziąć te ciastko. Uwaga, uwaga! Ukradnij mega czekoladowe ciastko przeznaczenia! Okej! Okay. No to ja biorę te ciastko, zobaczymy, co się stanie, a wy w tym samym momencie, ciekawe, czy zdążycie kliknąć subskrypcję. Uwaga! 3, 2, 1, start! Subskrybujcie, o, ja klikam! O! Ulala! Niestety, chyba muszę... To zobaczcie, że to jest babci, a ja sztuczną szczęką w nią strzelam! Wow, zobaczcie! O nie, 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 tych babci jest coraz więcej! Zobaczcie, jakie one są tutaj wielkie! O, ja cię kręcę, muszę je pokonywać. Co tu się dzieje? Babcia, babcia, zostaw mnie. Babciu, a dlaczego ty w ogóle jesteś taka wielka i masz taki wielki brzuch? Nie wiem dlaczego, chyba po to, żeby móc mi lepiej zrobić krzywdę. Zobaczcie, jaka ona jest ogromna. Ona jest przeogromna. Masakra, ale ja ją pokonam. Uwaga, jestem coraz bliżej końca, żeby jej pokonać. Uwaga, żeby ją pokonać. Zostaw, bo ona pilnuje ciastek. Ja wezmę całe ciastka, haha. Zobaczcie, nie ma jej. Mogę tutaj uciec. Jest jakiś samochodzik jeszcze. No, gdzie on prowadzi? Uwaga, uwaga. I doprowadził mnie prosto do wygranej. Tak. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak gram z żoną w Robloxa, no to zapraszam, wbijajcie na jeden z dwóch odcinków, macie do wyboru. Naprawdę są fajne, także wbijajcie, to są odcinki dla was. No, ciekawe, czy zdążycie tutaj wejść, zanim ten odcinek się skończy. Uwaga, uwaga, bo nagrywam tam z żoną, naprawdę. No, wbijaj, zobacz.